Cześć, witajcie, ja jestem Hawk, a to jest piąty dzień w This War of Mine. Dziś w nocy mi się poszczęściło. No i kontynuujemy. Noc była spokojna, więc bardzo dobrze. Proponuję założyć znowu filtr. Trochę jest to rutyna, ale... No nic z tym nie zrobimy. Mamy 4 filtry. Więc jeszcze nam troszkę tego zostało. Głodny, lekko chory. Dobra, zobaczmy nasze rzeczy i czy mamy książki. Pobyt tu zapewnia odrobinę wychnienia. Nie mamy papierosów. Właśnie, bo... O, patrzcie, zabrakło nam jednej części, no. Aj. Dobra, czy uda nam się zrobić lepszą? No nie, nie wierzę. Czy uda nam się zrobić bimber? No pewnie, nawet 2 sztuki. No i znowu, nie mamy wody. Aj, niedobrze, niedobrze, bardzo niedobrze. Przejdźmy tu. Zobaczmy, jakie możemy zrobić. Kolektor deszczu, może zrobimy 2 kolektory deszczu. Piecyk. Radio. W sumie łóżko, nie? I tak jedna osoba będzie na wylocie. Ale jeszcze jeden kolektor deszczu to by... Właśnie dobrze było postawić ich kilka. I tak też zrobimy. Postawimy kilka tych kolektorów deszczu. Pawle jest głodny i lekko ranny. Dobra. Marko. Czego nam tu brakuje, powiedz mi? No, brakuje wody, więc bez wody to raczej daleko nie zajedziemy. Ile mamy filtrów? Filtrów mamy... Gdzie są te filtry? 3. No to tak. 4 deszczówki, 8 deszczówki, 8. Znaczy deszczówki wody, 8. Dobra, lekko ranny to może odpoczywaj, Marko jest zmęczony. Oj, to nie wygląda najlepiej. Przepraszam, coś dla ciebie. 2 osoby przychodzą. Wyjdźmy wszyscy. Zajmie tylko minutkę. Mieszkamy kilka bloków stąd. Wiedzieliśmy, że schroniliście się w tym budynku, a skoro jesteśmy sąsiadami, postanowiliśmy przyjść się przywitać. Przynieśliśmy wam trochę warzyw z naszego ogrodu smacznego. 5 warzyw. No pewnie, że bierzemy. Mam nadzieję, że to pomoże. Pewnie, że pomoże. Dzięki. Widzicie? Czyli nie tylko złe rzeczy się dzieją na wojnie. Dobra. Ty się połóż. Czyli teraz mam 2 kolektory tej deszczówki. To przydałoby się więcej... Więcej filtrów. W sensie tylko, że możemy zrobić jeden. Nie mamy już narzędzi, nie mamy już części. Dobra, Marko się położy. I w sumie co? Chyba... Na razie nie ma za bardzo co robić. Możemy zrobić jeszcze wytrych, ale... Sprawdźmy jeszcze, ile potrzebujemy... części, żeby ulepszyć. Potrzebujemy 4 części, 9 drobiazgów. Dobra, czyli części drobiazgi tam jeszcze... Nie wiem jak z częściami. Kurczę, to chyba nie było części w tym garażu już.
czy były? Kurczę, nie pamiętam. Ach, ja pierniczę, no. Boże, bimber. Ale najpierw tu. Zrób. Już zbieraliśmy wodę. 9. Dobra. Czyli mamy już trzy butle bimbru. Dobra. Nie za bardzo już mam co poczarować, jeżeli mam jeszcze tyle wody. Nie, ty śpi. Ty, Bruno, zrób jedzenie. Ty dzisiaj będziesz pilnował. Tylko dla śnięcia, ale boli. Dobra. Zobacz, czy możemy zamontować coś do bimbru. Jedzenia. Nie mam podpałki. Ale jedzenie możemy zrobić 3 razy 3. Zrobimy 3 deski. Ale wtedy zużyjemy całą wodę. No właśnie. Na razie bimbru mamy na handel, więc. Więc dajmy sobie spokój. Możemy zrobić 2. Jadę. Dzień się kończy. Kurde. Dobra, Marko wypoczął. To jest dobry. To jest dobra wiadomość. Ty jeszcze zdążysz? Patrz, jeszcze się da zrobić. Tak. Tak zrobimy. Zdążysz zamontować? 20. Zdążysz. Dobra, ty się połóż. Dobra, alkohol się robi. Czy będziemy mieli 4 butelki aż na handel? Bardzo dobrze. Okej, jest noc. I teraz pytanie, czy idziemy znowu? Ty zmęczony oczywiście śpi w łóżku. Głodny, lekko ranny Pawle, będziesz czuwał. Pytanie, czy znowu iść do... Może do kościoła? Tu sobie potrzebne są tylko materiały. Leki, części, zachowuj ostrożność, mało jedzenia. Supermarket, niebezpieczeństwo. Zaciszny dom. Nie ma tu czego szukać, może zamierzasz kraść. Rudera. Bezdomnie znajeni, zawsze borykali się wąży, więc że zmarli z głodu przy ostatnim. Brakach. Raczej nie będzie niebezpiecznie, a być może w budynku znajdziemy jakieś użyteczne przedmioty. Materiały bardzo dużo. Idźmy, jak oni są bezdomni, to bardzo możliwe, że będą potrzebowali jedzenia. Możemy wziąć jedno. Weźmiemy jedno. Weźmiemy łom i łopatę. I idziemy szukać. Budynek był ruiną jeszcze przed wojną. Teraz połowa miasta tak wygląda. Dobra, mamy trochę części. Zajebiście. Muszę zejść na dół. Dobra. Wow. Dobra, tu będziemy chować nasze rzeczy. Dobra. Trochę wody tu było. Idziemy na górę. Tu jeszcze mamy trochę do przeszukania gruzu. No, widzę, że jest sporo wody.
Czy nam jest woda potrzebna, skoro mamy te dwa kolektory? Chociaż w sumie z drugiej strony filtry kosztują. Muszę spróbować z drugiej strony. Nie wiem, gdzie trzecie to miejsce. A, to się idzie na górę. Dobra, zobaczmy, czy ktoś tu jest. Nie wygląda. Teraz są kraty, że ja już nie mam piły. Kurczę. No nic, nieważne. Weźmiemy wszystko. Też nie widać, żeby ktoś był. To co mamy? Najdroższa Masza. Schroniłem się pośród bezdomnych. Nie jestem już nauczycielem ani artystą, lecz jednym z nich. Ciągle brakuje żywności, więc część moich znajomych odeszła. Nie martw się, też poszukam lepszego schronienia, jak tylko skończę mój obraz. Dobra. Tu chyba wisi ten obraz właśnie. Zobaczmy. Dużo części. Tu też będziemy mieli swój składzik. Ten obraz wygląda na świeży. Przedstawia ludzi w drugich eleganckich strojach, siedząc razem w zniszczonym budynku pełnym śmieci. Pewnie ma to być jakaś metafora. No i właśnie. O, dobry wieczór. Jestem bardzo głodny. Czy masz mi pomóc? Mogę. Ale nic w zamian? O. Trzymaj. Nie wiem, jak ci dziękować. Nie dziękuj. Może coś cię może zaciekawić. Pokażę ci chuj za mną. Kurczę. No, chyba była biżuteria. Gdzie on po las? Tu chyba idzie na dole. Kurde. Wyjdź. Dobra. Szybko go podgonimy. Kurczę, bardzo ciekawa miejscowa. Spójrz, za tymi beczkami jest coś ciekawego. Może jakiś specjalny? Proszę bardzo, czysty alkohol i biżuteria. Jestem bardzo wdzięczny. A to jeszcze nie widzicie? Opłaca się nieraz pomóc. Drzwi. Kurczę. Dobra, co tutaj mamy? A, tu mamy też jedną naszą miejscówkę. Dziękuję. Nie ma za co dziękować. Tu już chyba nic nie ma. Możemy, to będziemy mieli łatwiej przejść. Dobra, bo ja się trochę teraz w tym wszystkim pogubiłem, delikatnie rzecz ujmując. Co bierzemy? Bierzemy na pewno to. Cukier, przyda się cukier. Cukier. Ha! Ile potrzebowaliśmy części? 4. Tu trochę tego. Wodę weźmiemy. Tu jeszcze mieliśmy trochę przedmiotów. Jeszcze u góry coś jest. Dobra, mamy cukier. Aż tyle cukru to nie będziemy brali. Tu jeszcze była... Jeszcze jeden. Jeszcze jedna biżuteria. Jeszcze na górze chyba coś mieliśmy. Dobra, całkiem nieźle. Jeśli przyjdzie handlarz, to naprawdę będziemy mieli tego sporo. Oczywiście elektryczne to w sumie same materiały. Jak jeszcze
patrzeć na górę. Powiedz mi. A, tu są schody. Dobra, ale tu mamy kratę. Przez kratę się nie przebijemy. Ale co tu mam? Cukier i deski. Możemy wziąć 2, 4, 6, 8 desek i weźmiemy jeszcze. Weźmiemy 4 sztuki drobiazgów. Czy 4 sztuki części? Weźmiemy część. Zobaczymy, czy nam się to opłaci. I spadamy. Który też będzie dzień? Piąty? Szósty. Szósty dzień. Dziwne, co mi się poszczęściło. No, powiem wam, że biżuteria, czysty alkohol, a nas zaatakowano. Ktoś próbował nas okraść, pewnie bali się bardziej niż my ich, więc udało nam się przepędzić. Mieliśmy trochę broni, ale dla wszystkich nie starczyło. Bruno jest ranny, ale napastnicy nic nie ukradli. Jesteśmy w stanie się bronić. Przeszukując zapasów, Marko znalazł parę ciekawych rzeczy. Bruno ma głęboko ranę, trzeba to opatrzyć. Marko ewidentnie nie czuje się za dobrze, trzeba dać lekarstwo. Dobra, no czyli widzicie. Głodny, lekko ranny, głodny, chory, zmęczony. Dobra, weź tabletki. Ranny dochodzi do siebie. Ty weź bandaże. No i widzicie, jeden napad i kończą nam się już lekarstwa. Pawle, teraz tak, ty tutaj zrób. A, nie mam filtrów, kurde. Dobra. Marko. Powolutku, wszystko po kolei. Tak, ulepszmy warsztat. Ty, miły panie, zjedz. Też zjedz. Ładnie się czuję. Dobra, połóż się do łóżka w sumie. Ty też. Pawle, zjedz. Wszystko będziesz dzisiaj robił sam. Rozbuduj to. Zobaczymy, jakie to... Nie wiem, czy doszedłem w ogóle do tego drugiego poziomu. Chcę, żebyś odpoczął. Odpoczynasz w nocy. Zamontuj to do końca. Troszkę zmieniła wygląd. Dobra, i zobacz, co możemy tutaj skombinować. Zabić deskami okna i dziury. Ale mamy pułapkę na zwierzęta, co nam da jedzenie, gitarę, ogródek ziołowy, zielarnię. Zielarnię możemy przygotować ziołowe lekarstwa, patrunki kiepskiej jakości i skręcane papierosy. Da się go ulepszyć, żeby będziemy mogli wytworzyć prawdziwe leki, papierosy lepszej jakości. Możemy użyć nawozu, by hodować rozmaite zioła, których następnie użyjemy do robienia medykamentów lub tanich papierosów. Możemy go lepszy, by hodować na nim warzywa. No, ciekawe przedmioty, ale na razie zrobimy... Zrobimy deski. Tam chłopaki ranny, opatrzone, dochodzi do siebie. Bierze leki, dochodzi do siebie. Dobra. Wstawimy dechy. Żeby nam się nie panoszyli różni ludzie. Ale pewnie takich miejsc jest więcej. O, tu też jest dziura. Na ulicy chyba. Tak, to jest poziom ulicy. Więc to nie jest takie proste. O. Świetnie, zabite dechami. Nie ty. Nie. Ty leż. Chociaż nie jest tu zimno. No właśnie.
Pewnie też to jakoś wpływa na temperaturę, jaka jest. Desek już nie potrzebujemy. Nie, są jeszcze deski. 10, 9, 2, 1, dobra. Teraz jeszcze pułapka by się przydała. 9... 9 drobiazgów i 10 i 6 części wtedy byśmy potrzebowali. Zawsze byśmy się jakoś uniezależnili od... A ile potrzeba na poprawę kuchenki? Na upgrade? Kurczę, nie mogę lekarstw. No nie, jeszcze kuchenki nie będziemy upgrade'ować. Weźmiemy jeszcze flaszkę. Czy możemy zrobić? Opału nam tylko brakuje. Zrobimy szybko opał. Wstawimy jeszcze jedną butelkę. I jedziesz. Przydałoby się jeszcze filtry zrobić. Ile mamy filtrów? Nie mamy nic filtrów. Kiepsko, bardzo kiepsko. Trzy drobiazgi. Przydałoby się, żeby handlarz przyszedł. Już dawno go nie było w sumie. Usiądź i poczekaj na niego. Sprawdźmy, co możemy wykombinować. Tu nie za bardzo. Dobra, usiądź. Przydałby się dwa noże, żeby każdy był uzbrojony. Z tych, którzy czuwają. Chyba nie przyjdzie, co? Pewnie nie przyjdzie. Bez sensu, nie będziemy czekać. Idziemy. Ranny. Głodny, chory. Lekko ranny. Wiecie co? Nie wiem, czy dzisiaj nie zostaniemy. Lekko ranny, zmęczony, padły. Głodny, chory, bierze leki. Dobra, pójdziemy szybko. Pójdziemy szybko do garażu. Kurczę, nie mamy lekarstw. No nic, pójdziemy szybko do garażu, zgarniemy części. No, góra. Weźmiemy części. Ojej, rozkminili. Nie mam jedzenia. Potrzebuję leków dla ojca. Ej, czy my poszliśmy w dobre miejsce? Czy my poszliśmy w dobre miejsce? Chyba nie. Musimy pójść do rudery. Ale wybrałem teraz. Nieźle. Dobra, tu jeszcze mamy jakieś rzeczy. Elektryczne. Dobra, no i nic więcej nie wymyślimy. No ale poszłem. No nic, dobra. Idziemy i tu sobie zakończymy ten odcinek. Dzięki wam za uwagę i do następnego. Trzymajcie się, cześć.